reżyserem jest Bóg, reżyserem jest Bóg. To już takie zupełne wróżenie z fusów. Zobaczymy, czym to się skończy gdzieś w połowie listopada. Powinniśmy się dowiedzieć, czy jakie zmiany w rządzie nastąpią. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Pan Łukasz Zboralski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Proszę Państwa, to będzie 11 listopada, to ja nie chcę wiedzieć. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego. Ma on rozszerzyć granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal i teren ogrodzony. Czy obecne prawa osoby napadniętej no tym, co nakradli mieszkania, to jest na rękę, to przecież oni że specjalnie podpuszczają, żeby ludzie się bronili, a ludzie, jak nie mają nic, co z jednej strony my jako obywatele chcemy chronić sami siebie, chcemy mieć możliwość obrony przed napastnikiem. Z drugiej zaś strony zawsze pojawiają się jakieś dziwne głosy różnego rodzaju środowisk, które mówią, że doprowadzi to do nadużycia siły ze strony obywateli, że obywatele będą już teraz używać różnych narzędzi, w tym nawet posiadanej legalnie broni palnej, do tego tylko, żeby tego napastnika, a jak mówią niektóre środowiska właśnie czasami przypadkowego, bo ktoś po pijaku gdzieś pomyli drzwi i wejdzie nie do swojego mieszkania i ten w obronie koniecznej właściciel tego mieszkania go zastrzeli. I to wywołuje taki niezdrowy spór. Ten spór nie dotyczy zupełnie istoty tego zagadnienia, no bo istotą jest to, że każdy z nas powinien móc się bronić. I tutaj niepodważalna karalności, czy braku karalności takiego czynu, powinna być ta obrona konieczna. Czy my się bronimy? Jeżeli się bronimy, to nie powinno być dyskusji o tym, czy środki, które wykorzystujemy do tej obrony, są współmierne, czy niewspółmierne. Takiej dyskusji nie powinno Pana zdaniem być? Moim zdaniem jeżeli nie. Się bronimy, to wszystko tak naprawdę jest dozwolone po naszej stronie? Tak, jeżeli bronimy życie i zdrowie własne, naszych domowników, nas własne mienie, to tutaj nie powinno być dyskusji na poziomie takim, że jeżeli ktoś wchodzi i ma w ręce nóż i on tym nożem próbuje nas sterroryzować, żeby nas okraść, to my musimy dostosować to narzędzie obrony do tego ataku, do siły tego ataku. No to co, to możemy użyć tylko gołych dłoni, ewentualnie noża, ale już jak użyjemy zbyt dużego noża, może tasaka, to już przekroczymy te granice dopuszczalnej obrony. A co z bronią palną, którą możemy posiadać legalnie w pewnych warunkach? Tutaj też ta dyskusja jest od kilku tygodni bardzo, bardzo żywa. Przecież to nigdy nie wiemy, czy użycie przez tego napastnika noża, czy nawet jakiejś pałki drewnianej nie spowoduje zgonu, czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, więc tutaj ta dyskusja nie powinna mieć miejsca. No tak, ale te wątpliwości, o których Pan teraz powiedział, w jaki sposób możemy odpowiadać, no, gdzie jest ta granica uzasadnionego użycia siły po stronie osoby napadniętej, to są pytania jak najbardziej zasadne, bo jeżeli przypomnę sobie kilka takich bardzo głośnych spraw z przeszłości, gdzie sąd zajmował się na przykład kwestią przekroczenia granic obrony koniecznej, to zapadały bardzo różne wyroki. Czasami wyroki, no powiedzieć kontrowersyjne, to właściwie nic nie powiedzieć. Sytuacje były przeróżne. Osoba się broniła nożem przed napastnikiem, który nie miał żadnego narzędzia w swoich dłoniach, ale się okazywało, no, że był jakimś mistrzem sportu walki. Pamiętam, taka sytuacja była. I tutaj też sąd rozstrzygał, czy nóż to była właściwa odpowiedź na siłę fizyczną. No, ja bym się obawiał jednak kogoś, kto swoją posturą czy umiejętnościami wykorzystywania własnych rąk, chociażby czy nóg, mógłby pozbawić mnie życia, więc dla mnie możliwość użycia różnego rodzaju narzędzi, nawet broni palnej, jest tutaj jak najbardziej dopuszczalna. Z doktorem Łukaszem Kisterem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, rozmawiał Krzysztof Grzybowski, a w studiu widzę już Marcina Królika, więc rozumiem, że teraz przegląd portali.
Dokładnie tak. Dobry wieczór Państwu. Startujemy. Zbliżenie polsko-rosyjskie było ważniejsze niż wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Taką opinię w internetowej telewizji w Polsce PL wygłosił Aleksander Bondarjew, rosyjski dziennikarz i tłumacz. W tym kontekście przywołał m.in. słowa profesora Tomasza Nałęcza, że takie zbliżenie jest warte każdej przelanej krwi. Mówił też, że po wydarzeniach na Ukrainie wydawało się, że wzrosło zagrożenie dla niezależności Polski ze strony putinowskiej Rosji. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, gdyż, jak stwierdził rozmówca Marka Pyzy, heroiczna walka ukraińskiej armii wpłynęła znacząco na sytuację Polski w kontekście Rosji, która zobaczyła, że nie jest w stanie poradzić sobie w sposób militarny ani z okupacją Ukrainy, ani z inwazją. Z kolei, odnosząc się do kwestii tak zwanej wojny informacyjnej, gość w Polsce.pl był zdania, że większe zagrożenie mimo wszystko jest w dziedzinie energetyki, a dokładnie w interesach Gazpromu. Czy w komisji reprywatyzacyjnej działa kret? Z tym pytaniem w najnowszym komentarzu tygodnia na YouTubie mierzy się Witold Gadowski. Mówił, że otrzymał niepokojący sygnał od ludzi, którzy jako pierwsi zgromadzili wiedzę na temat nieprawidłowości w warszawskiej reprywatyzacji. Według nich w komisji może działać osoba, która blokuje niektóre śledztwa i może przekazywać informacje stronie przeciwnej. Sprawa ma dotyczyć m.in. kamienicy przy ulicy Jodełki 13, gdzie kuratorem była córka ministra Ciąkalskiego. A skoro o komisji mowa, sporo komentarzy w internecie wywołuje zwłaszcza styl, w jakim pracuje poseł Krzysztof Brejza, choć nie tylko, bo sporo emocji generuje też postać jego ojca, prezydenta Inowrocławia, oraz tak zwanych lewych faktur, które miały być wystawiane firmom nigdy w rzeczywistości nie współpracującym z ratuszem. Oliwy do ognia dolał poświęcony temu zagadnieniu magazyn śledczeń Tygargas w TVP. Sam Brejza, co odnotowuje m.in. niezależna, radzi dziennikarzom, by zagryźli wargi i doczekali do wyborów. Zaś na swoim Twitterze przesyła pozdrowienia dla TVP i załącza bardzo nastrojowy utwór na fortepian, który, jak pisze, jest kompozycją jego mamy. Podobno muzyka łagodzi obyczaje, jak stwierdził jeden z komentujących. Inny przebąkiwał coś o Bronisławie Komorowskim, koparkach i jakiejś widmowej obwodnicy. Ale ogólnie muzyka rzeczywiście nastroiła twitterowiczów pozytywnie. Pozytywnie do Krzysztofa Brejzy. Czy spór PiS-Duda jest ustawiony? Na to pytanie dla portalu Fronda starał się odpowiedzieć Łukasz Warzecha, no i udziela odpowiedzi przeczącej. Według niego jest to teza forsowana głównie przez tak zwany lud internetowy, a przy tym nieprawdziwa, bo każdy, kto choć trochę zna kulisy tej sytuacji, wie doskonale, że ten spór jest absolutnie autentyczny. Warzecha jest również zdania, że nie przyniesie on żadnych negatywnych skutków. Ponadto wskazuje inne potencjalne kwestie sporne, na przykład ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi, a nawet parlamentarnymi, gdyż nie wiadomo, jak daleko idące zmiany Prawo i Sprawiedliwość zamierza zaproponować. Podkreślił też, że według niego obie strony mają świadomość, iż powinny we własnym interesie rozwiązać spór jak najszybciej, a chodzi tu zarówno o odrębne interesy Kaczyńskiego i Dudy, jak i interes całego obozu władzy. Tymczasem nie milknie temat rekonstrukcji rządu. Internetowy serwis Tygodnika Najwyższy Czas, a spekuluje, że przy okazji domniemanych zmian premier Szydło być może osłabi pozycję szefa MON. Komentatorzy życia publicznego od pewnego czasu podkreślali, że między premier Szydło a ministrem Ziobro zawiązał się cichy sojusz taktyczny wymierzony w Antoniego Macierewicza, przekonuje nczas.com, wnioskując, że teraz do tego sojuszu może dołączyć Mariusz Kamiński, który, jak donosi im przywoływany przez portal Dziennik Gazeta Prawna, przy okazji rekonstrukcji ma powstać resort właśnie z Kamińskim na czele, który ma jakoby odebrać niektóre uprawnienia Macierewiczowi. Przyznają Państwo, że odrobinkę to makiaweliczne, choć to wszystko i tak nic w porównaniu ze spektakularnymi zmianami, jakie najwyraźniej czekają Nowoczesną, jak bowiem poinformował na Twitterze sekretarz generalny partii Adam Szłapka, Ryszard Petru ma zniknąć. Oczywiście tylko z nazwy, o której zmianę podczas najbliższej konwencji złożył wniosek. Lud internetowy postanowił, wzorem pewnego portalu o nazwie kojarzącej się z Pinokiem, mylnie nazywającego siebie informacyjnym, uznać ten news za pilny, tudzież szokujący. Brakuje tylko pytania, co tam się dzieje. Tak czy siak, jak orzekł jeden z komentujących, prawdziwy wódz nie boi się trudnych decyzji. Ciekawe, czy takim wodzem okaże się Donald Trump, który podobno ma ujawnić akta sprawy JFK. No, zobaczymy. Dziękuję bardzo, do jutra. A portale znakomicie jak zwykle przeglądał Marcin Królik, który w ten sposób zakończył nasze dzisiejsze wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe.
Powtórka programu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam i zapraszam na Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Dziś w audycji porozmawiamy o sytuacji politycznej w Czechach. Trwają tam powyborcze rozmowy dotyczące nowego kształtu Izby Poselskiej, czyli Izby Niższej czeskiego parlamentu i przyszłego rządu. Partia Andreja Babisza, ANO, akcja niezadowolonych obywateli, będzie co prawda największą partią w parlamencie po tym, jak zdobyła prawie 30% poparcia, ale z takim wynikiem nie jest w stanie samodzielnie tworzyć rządu większościowego. Trwa więc szukanie partnerów koalicyjnych, ale żadna z potencjalnych partii nie śpieszy się do tego, by do rządu z kontrowersyjnym miliarderem wejść. Na Andreju Babiszu ciążą bowiem zarzuty wyłudzenia pieniędzy z Unii Europejskiej, co jest przeszkodą do negocjacji dla wielu ugrupowań. Między innymi dla socjaldemokracji i chadecji, z którymi ANO rządziła przez ostatnie 4 lata i dla konserwatywnej ODS, która zajęła drugie miejsce w wyborach. O tym, jak może wyglądać przyszły czeski rząd i jak wpłynie to na politykę zagraniczną Pragi, krótko po wyborach rozmawiałam z Witem Dostalem ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych w Pradze i Martinem Elem, szefem działu zagranicznego dziennika Gospodarskie Nowiny. Najpierw zapytałam o możliwości koalicyjne ANO. Mówi Wit Dostal. Moim zdaniem to wygląda, że będą możliwe dwie koalicje. ANO z ODS-em, powiedzmy taka koalicja bardziej eurosceptyczna. Druga możliwość, kontynuacja tego, co było do teraz, to znaczy ANO z KDU-CSL, chrześcijańskimi demokratami i z socjaldemokracją. Na pewno te negocjacje będą bardzo trudne, bo te partie ODS, CSSD i KDU wykluczyły możliwość, że Babiš by został premierem, bo jest oskarżony, jest na niej śledztwo. I to nie jest coś, co byłoby do zaakceptowania dla tych partii. Ale Babiš może zrobić teraz to, że zacznie negocjacje z skrajną prawicą o wspieranie w parlamencie, w Sejmie. To byłaby możliwość, że byłaby szansa Babiša na to, żeby rządził samodzielnie. I jakby się takie negocjacje otworzyły, to nawet dla tych innych partii demokratycznych byłby Babiš do zaakceptowania, bo byłoby to mniej złego niż rząd wspierany przez skrajną prawicę albo przez komunistów, co też byłoby możliwe. Rozmowy ze skrajną prawicą według pana byłyby po to, żeby wywrzeć presję na pozostałych partiach? Czy rzeczywiście Babiszowi może zależeć na rządzie mniejszościowym przy wsparciu w parlamencie SPD? Trzeba pamiętać, że ANO jest partia bardzo zróżnicowana. Są tam także ludzie, dla których moim zdaniem taka koalicja, nawet parlamentarna koalicja ze skrajną prawicą nie byłaby do zaakceptowania, ale zobaczymy. No, oczywiście byłaby to raczej rzecz taktyczna. Moim zdaniem Babiš nie chce takiej koalicji, czy żeby rządził samodzielnie. Chce mieć tych koalicjantów, żeby mówił o tym, że koalicjanci mu coś nie pozwolą. Żeby po prostu mógł w następnych wyborach odzyskać większość parlamentarną. To w takim razie zapytam jeszcze o sprawy zagraniczne. Jak te koalicje, możliwe koalicje mogą wpłynąć na politykę wobec Unii Europejskiej, wobec Wyszehradu, ale też wobec Rosji? To te dwie koalicje, które opisałem, pierwsza możliwość ANO z ODS-em, to byłaby koalicja i rząd bardziej eurosceptyczny. Na pewno nie wprowadzilibyśmy wspólną walutę euro. Ale to jest pewne także w tej drugiej możliwości, moim zdaniem, w razie, żeby powstała koalicja ANO z socjaldemokracją i HDK-ami. Na pewno czeska polityka europejska i zagraniczna będzie bardziej reaktywna. Nie oczekujmy, żeby czeski rząd przychodził z jakimiś stanowiskami, pomysłami na reformę Unii Europejskiej, czy na jakieś duże zmiany. Czytaliśmy programy partii politycznych i tam właśnie nie ma nic zupełnie nowego w tych spichlerzach pomysłów, nic nie ma, są po prostu na razie puste. I pani pytała jeszcze o stosunki z Rosją. Tutaj bym powiedział, że dla Babiša, bo on czasami tam coś powie, że sankcje nie działają, ale nie mówi, że trzeba to skończyć, politykę sankcji. Więc tutaj bym także nie oczekiwał jakąś
proaktywną politykę Czech. Będziemy tak jak dotąd, będziemy sprawdzać, co dzieje się w Niemczech i od polityki Niemiec będziemy robili naszą politykę europejską i także politykę wobec Rosji. Czy zgadza się pan z tym, że jeżeli będzie koalicja albo ANO ODS, albo ANO Socjaldemokracja i KDU, to będziemy tak naprawdę nie mieli większych zmian w polityce zagranicznej? Martin L. No, w przypadku koalicji ODS i ANO, to jest bardzo słaba koalicja. A tam bym oczekiwał jakieś zmiany w sensie takim retorycznym, eurosceptycznym, ale bo teraz już jest ta polityka europejska jest bardzo pasywna, česká, čili tam bym oczekiwał zmiany. V případku tej druhé koalice bym oczekiwał přinejmenej retoričně taky načisk na to, že jesteśmy Europejčikami i v Unii. Nebyla by jakaś politika, povedzme, aktivná, alebo jakéž propozice, za kterými bychom išli do Bruselu jako Švalčič, alebo což taky jako robič, ale v takém napožomě, povedzme, PR-u, alebo političného, alebo retoriky, ta koalice druga byla by věncej evropejská. Má pan na myšlenou sociálnou demokracii? Sociálnou demokracií i s křesťanskými demokratami. A jeżeli chodzi o podejście do Grupy Wyszehradzkiej, jak te koalicje, jakie one mają znaczenie? No nie wiem, jakie one mają znaczenie, bo te partie za wiele się czym nie interesowały, w jakimś sensie aktywnym. To utrzymywali, co było do utrzymania, ale nie była tam jakaś aktywność. Ale tylko bym powiedział na ten temat, że po prostu trzeba śledzić pieniądze pana Babiša. Nie tylko pieniądze koncernu Agrofert, ale pieniądze prywatne pana Babiša, które są w funduszu Hartenberg, który bardzo teraz szuka możliwości kupienia coś w Polsce. Czyli on ma inwestycje w Niemczech, on ma inwestycje na Słowacji, na Węgrach, czyli po prostu on jest środkoeuropejczykiem, powiedzmy, ze strony biznesowej, czyli teraz jest takie pytanie, jak on to przetoczy, czy a jak to przetoczy do, powiedzmy, polityki albo politycznych, swoich działań politycznych. Ja bym był bardzo taki ostrożny. Jego polityka zagraniczna, powiedzmy, nie interesuje w pewnym sensie, czyli po prostu on może wykorzystać tych stosunków albo relacji biznesowych do robienia czegoś, albo przynajmniej PR-owo, retorycznie, ale nie myślę, że będzie próbował jakiś tam polityk aktywnych środkoeuropejskich. Dodajmy, że prezydent Miloš Zeman zapowiedział, że w przyszłym tygodniu oficjalnie powierzy misję tworzenia rządu Andrejowi Babiszowi jako liderowi największej partii w nowym parlamencie. Pierwsze posiedzenie Izby Poselskiej po wyborach zapowiedział zaś na 20 listopada. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję i do usłyszenia. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny późnym wieczorem przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Projekt został skierowany do drugiego czytania. Komisja wprowadziła do projektu blisko 20 poprawek autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Większość z nich ma charakter redakcyjny. Te najistotniejsze zaś dotyczą handlu na stacjach paliw oraz handlu w Wigilię i Wielką Sobotę. Komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez posła Janusza Śniadka z PiS, by zakaz handlu w ogóle nie dotyczył stacji paliw płynnych. Poza tym w przypadku handlu w Wigilię i Wielką Sobotę będzie obowiązywał ten sam katalog wyłączeń, co w niedzielę. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zmieniła się też wysokość kar dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali grzywnę w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych. Nowoczesna tymczasem wystąpi do marszałka Sejmu o skierowanie projektu tej ustawy do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zdaniem posłów komisja powinna zawnioskować o jej notyfikację, ponieważ może ona zostać zakwestionowana przez Unię i uchylona. Posłanka Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że w takim przypadku osobom dotkniętym skutkami zakazu handlu trzeba byłoby wypłacać z budżetu odszkodowanie.
Według różnych analiz wynika, że z 360 tysięcy placówek handlowych obecnych na terenie naszego państwa zakaz objąłby tylko 38 tysięcy podmiotów. To sprawia, że może to być uznane za pomoc publiczną w bardzo podobny sposób, jak w przypadku podatku handlowego objąłby bardzo małą grupę przedsiębiorstw. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zarzucił PiS, że nie słucha żadnych argumentów i zmierza do wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę z przyczyn ideologicznych. Powiedział, że projekt, nad którym pracuje Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po wprowadzeniu przez posłów poprawek ma tak dużo wyłączeń, że zakaz handlu łatwo będzie można ominąć. Mamy stację benzynową i koło tej stacji powstaje Biedronka albo Lidl. I w całej Polsce tak. Albo sklep z dewocjonalinami i z pamiątkami. No, rzucamy w sklepie całą masę pamiątek, a potem do tego dodajemy odzież, obuwie. Tak samo w aptekach. Dobrze wiemy, że są sieci aptek, gdzie można już kupić towary pierwszej potrzeby. No i w tych nagle aptekach pojawią się szeroko rozumiane rzeczy spożywcze, mrożonki, lody, woda, kiełbasa. Zastanawiam się w ogóle, a po co ta ustawa? Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapowiedziała, że wystąpi teraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sporządzenie opinii w zakresie ewentualnego obowiązku notyfikacji projektowanych przepisów Komisji Europejskiej. Opinia ma powstać w ciągu 5 dni. Hiszpański Senat przyjął dokument, na podstawie którego zostanie dziś zawieszona autonomia Katalonii. Przejęcie przez Madryt uprawnień regionu jest odpowiedzią na jego zakusy niepodległościowe. 155 artykuł Konstytucji zezwalający na zawieszenie autonomii będzie wprowadzany stopniowo. Szef katalońskiej administracji Carles Puigdemont zastrzegł, że nie podporządkuje się decyzji Madrytu. Dziś o 12:00 Senat przegłosuje dokument opracowany przez Komisję Senacką. O tej samej godzinie członkowie barcelońskiego parlamentu zdecydują, czy zgadzają się na zawieszenie autonomii. I wracamy do kraju. Podczas kolejnej rozprawy w procesie tzw. bombera z Wrocławia jego obrońcy przekonywali, że mężczyzna działał w stanie bardzo silnej emocji, które ograniczały jego osąd. 23-latek w maju ubiegłego roku zostawił w autobusie przy ulicy Dworcowej we Wrocławiu ładunek wybuchowy własnej roboty. Jeden z jego obrońców, Paweł Wójcik, prosił sąd o łagodny wyrok, jednocześnie przekonując, że dowody przedstawione przez prokuraturę nie wskazują na to, by Paweł R. działał z premedytacją i zamiarem zabójstwa wielu osób. Prokuratura przedstawiła jakieś dowody? Prokuratura się oparła chyba tylko i wyłącznie na eksperymencie procesowym. Do tego najistotniejszego elementu procesu, czyli ustalenia strony podmiotowej czynu, zamiaru świadomości sprawcy, prokuratura nie przedstawiła żadnych dowodów. Prokurator Tomasz Krzesiewicz podtrzymał to, co powiedział podczas swojej mowy końcowej w tym trwającym już ponad rok procesie. Byli dosłuchiwani, przesłuchano wielu świadków. Nie można powiedzieć, że w tym postępowaniu dopuszczono się tak rażących naruszeń, jak to tutaj teraz spróbowała nam wykazać obrona. To stanowisko obrony jawi się jako rażąco sprzeczne z taką normalną logiką. Pawłowi R. grozi dożywocie. Prokurator żąda jednak dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie zapadnie 8 listopada. I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum, do 10 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i porywisty, zwłaszcza nad morzem i w górach. Na wschodnim wybrzeżu wiejący w porywach z siłą do 7 w skali Beauforta. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 1:00. Powtórka programu. Jedna z najstarszych wileńskich nekropolii, jednocześnie jeden z najstarszych polskich cmentarzy poza granicami Polski, czyli cmentarz na Rosie, był sprzątany przez młodzież z Wilna i Wileńszczyzny. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego. Dźwięk grabi i spory gwar można dzisiaj usłyszeć na cmentarzu na Rosie. Pomimo deszczowej i wietrznej pogody zebrało się tu kilkadziesiąt uczniów i studentów, którzy nie tylko grabią liście i je zbierają, ale też porządkują poszczególne nagrobki. Jak mówią, chcą pomóc zaniedbanemu cmentarzowi. Jestem Maciej Krypowicz, sprzątam Wileńską Rosę. Jakoś chcę pomóc dla Rosy. To jest bardzo stary cmentarz i bardzo duchowe i wartościowe miejsce dla każdego Polaka. Jasne, cieszy mnie, że tutaj jest tyle młodzieży, którzy zawsze chcą przyjść pomóc. Organizatorem sprzątania jest Wileńska Młodzież Patriotyczna. Magdalena Bartoszewicz, która przewodzi tej organizacji, powiedziała mi, że jej przygoda z porządkowaniem grobów na Rosie rozpoczęła się kilka lat temu. To znaczy z 5 lat temu pani Alicja Klimaszewska zaprosiła mnie na spotkanie opieki nad Starą Rosą komitetu.
I tam się okazało, że jest dużo bardzo działka, którą nie chce żadna szkoła, bo jest ogromna i jest niebezpieczna dla dzieci. Stąd otrzymałam propozycję, żeby moje koło się tym zajmowało, Wileńska Młodzież Patriotyczna. Co to za działka? Dlaczego ona jest niebezpieczna dla dzieci? Sam możesz zobaczyć, że to jest takie wzgórze i tak naprawdę jest ślisko, jest strasznie ślisko. Sama chodziłam i można złapać zające. Jak dużo młodzieży udało ci się zmobilizować? Widzę tutaj no, co najmniej kilkadziesiąt osób. W tym roku bardzo to cieszę, bo już w tamtym roku po prostu pobiliśmy własne rekordy i było nas ponad 50, a już w tym roku jest mnóstwo harcerzy, około 30 są członkowie naszego koła, a też przyszli w tym roku z Uniwersytetu Pedagogicznego, z Filologii Polskiej pierwszy cały rok. Młodzieży pomagają też pracownicy Ambasady Polski w Wilnie. Jest tutaj pani ambasador Urszula Doroszewska, która ocenia, że jest to bardzo ważna inicjatywa. To jest fantastycznie. Myślę, że to jest też taki element ciągle jeszcze odrzucania tych pozostałości sowieckich, bo w czasach sowieckich przecież nie czczono tak zmarłych, jak my czcimy. Te cmentarze były koszmarne i nie tylko bez religijnych symboli, ale w ogóle często nawet wojenne cmentarze nie miały nazwisk. Nie przykładano wagi do tego, żeby każdy człowiek pochowany był pod swoim imieniem i nazwiskiem. A przecież to jest ta poważna tradycja chrześcijańska, bardzo głęboka, europejska chrześcijańska, która nas też tu łączy z Litwinami, żeby zmarłym właśnie oddawać cześć, między innymi w ten sposób, że oni leżą pod własnym nazwiskiem i że ich grób jest zadbany. Wśród sprzątających Rossę można spotkać uczniów spod wileńskiej miejscowości Niemierz, która znajduje się około 10 kilometrów od tego miejsca. Mam na imię Dominikę, jestem z Niemierzu, z szkoły niemierzanskiej świętego Rafała Kalinowskiego. Sprzątamy cmentarz na Rosie, wymaga porządkowania, jest bardzo zanieszczony i potrzebuje naszej pomocy. Nauczycielka z tej szkoły, Anna Bielewicz, mówi, że młodzieży nie trzeba specjalnie namawiać do pomocy. W naszej szkole to jest tradycja. Każdy rok wszystkie dzieci z chęcią jadą na przykład. Nie trzeba namawiać. Ale to nie jest tak, że oni nie chcą na lekcje iść? My po lekcjach, 6 lekcji już te, tylko wtedy. Sprzątanie Rossy zakończy się dzisiaj najdalej za godzinę, ale warto podkreślić, że młodzież sprząta tylko fragment tej nekropolii. Cmentarz zajmuje ponad 10 hektarów, dlatego kolejne organizacje, m.in. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie czy dziennikarze z polskiej rozgłośni w Wilnie będą uporządkowywać Rossę w sobotę. Z wileńskiego cmentarza na Rossie dla Polskiego Radia 24 Kamil Zalewski. Tu Polskie Radio 24. Wracamy do rządów pieniądza. Wojciech Surmacz i jego goście. Powtórka programu. W naszym studiu dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Marek Wołos, Izba Domów Maklerskich, kłaniam się. No, pan Marek Wołos pan Marek nie Wołos dotarł. Dojeżdża. Ale... Maciej Wittner, Vice Europa. Vice Europa, dzień tak, dobry. Tak, dzień dobry. Okej. Zaczniemy od naszego gościa specjalnego, doktora Macieja Kawieckiego z Ministerstwa Cyfryzacji. Panie doktorze, Ministerstwo Cyfryzacji po trwających miesiąc konsultacjach społecznych dotyczących projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych przedstawiło ich bardzo wstępną analizę, co z tej analizy wynika i jak przebiegały te konsultacje, bo to jest dosyć przez ciekawy miesiąc, temat. Przez miesiąc zbieraliśmy uwagi. No, temat jest ciekawy, bo to jest rzeczywiście ogromny pakiet zmian, jeden z większych po 1989 roku w Polsce, jeżeli chodzi o ilość zmienianych aktów prawnych, co wymusza oczywiście prawo Unii Europejskiej. W trakcie tego miesiąca uwag otrzymaliśmy około 1500 uwag krytycznych do projektu, ponieważ zmienia on ogrom, ponad około 140 aktów prawnych. Jest taki mega przekrojowy. Może. Jest bardzo przekrojowy, w związku z tym to świadczy o tym, że projekt na pewno, ponieważ chcemy rzeczywiście do analizy takiej szczegółowej już uwag przystąpić bardzo dokładnie, to na pewno już teraz można powiedzieć, że projekt ulegnie zmianie względem treści pierwotnej. Natomiast my się oczywiście spodziewaliśmy takiej ilości uwag, dlatego przewidzieliśmy zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej, dedykowanej tylko konsultacjom społecznym, czyli obywatelom, przedsiębiorcom, którzy brali udział w tych konsultacjach. Zamieściliśmy na stronie internetowej formularz, każdy mógł się na niej zgłosić, już zapisy uległy zakończeniu, natomiast liczba zgłoszeń to około 250 osób. Sporo. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście wszystkie głosy krytyczne zostaną udostępnione na stronie ministerstwa, czyli każda propozycja z naszym stanowiskiem w formie tabeli. To jest ogrom pracy, więc tutaj oczywiście trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast oprócz głosów negatywnych, co jest oczywiste przy takim pakiecie, otrzymaliśmy
coś, czego na stronie internetowej nikt nie zobaczy, bo tabeli pochwał nie będzie mógł dostępować. Wiadomo, tak. Natomiast dostaliśmy ogrom, każda opinia, którą dostawaliśmy, zaczynała się od takiego zdania, że kierunek zmian legislacyjnych i praca, jaka została wykonana, i te setki stron materiału legislacyjnego, to jest rzeczywiście bardzo dobry kierunek, dla nas najważniejsza, bo reprezentująca, bo najbardziej zajmująca się ochroną praw podstawowych Fundacja Panoptykon, która w swojej takiej ogólnej opinii wskazała, że ocenia projekt jako bardzo dobry i zmierzający w bardzo dobrym kierunku. Natomiast oczywiście wniosła swoje uwagi, nad którymi teraz pracujemy. Wśród tych uwag, które były, najwięcej uwag dotyczy mechanizmu certyfikacji, dlatego jednym z takich nowum, którego dzisiaj nie ma, to jest ustanowienie całego złożonego procedury certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych. Tak jak mamy teraz znak, teraz Polska, czy że produkt jest ekologiczny i bierzemy opakowanie do ręki i musimy czytać, bo widzimy zielony listek na przykład. Na takiej samej zasadzie funkcjonowały będą certyfikaty w obszarze prywatności, czyli jeżeli będziemy wchodzili na stronę sklepu internetowego, to będziemy mogli zobaczyć właśnie posiadanie przez taki sklep takiej ikonki, takiego certyfikatu. Mhm. I tutaj rzeczywiście projektodawca miał do wyboru różne rozwiązania, czyli przyznanie możliwości certyfikacji tylko biznesowi, przyznanie tylko administracji publicznej, bądź rozwiązanie pośrednie, kiedy administracja publiczna akredytowałaby przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do wydawania takich certyfikatów. I my w projekcie, minister cyfryzacji w projekcie wybrał pierwsze rozwiązanie, czyli przyznanie uprawnienia do certyfikacji wyłącznie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mhm. I najczęstszy zarzut jest taki, że organ, który prowadzi postępowania w sprawie naruszeń i który jest uprawniony do nakładania kar ogromnych, bo prawo unijne unifikuje je w wymiarze do 20 milionów euro, no właśnie, jednocześnie będzie certyfikował. I teraz przedsiębiorca, który występuje z takim wnioskiem certyfikacyjnym, boi się tego, że jeżeli w toku czynności certyfikacyjnych dojdzie do ujawnienia jakiejś nieprawidłowości, to organ z urzędu musi wszcząć postępowanie. I dochodzi do konfliktu interesów i rzeczywiście w wielu stanowiskach podnosi się, że może to zmniejszyć efektywność tego instrumentu, bo po prostu przedsiębiorcy nie będą chcieli korzystać z certyfikacji, będą bali się w ogóle do niej podchodzić. No ale będą musieli. Nie, i to jest fakultatywne. Certyfikacja jest absolutnie fakultatywna. Okay. To, co mogę powiedzieć już w tym momencie, bo na konferencji prasowej, o tym jeszcze nie powiedziałem, która odbyła się przedwczoraj w Ministerstwie Cyfryzacji z udziałem pani minister Streżyńskiej i wiceministra Zagórskiego, poświęcona tylko tej reformie. Rzeczywiście taka deklaracja padła, że zrobimy co w naszej mocy, żeby te postulaty uwzględnić w takim zakresie, że na pewno będziemy tę procedurę certyfikacji zmieniać. Mhm. Prowadzimy rozmowy z Polskim Centrum Akredytacji. Okay. I rozważamy rzeczywiście też włączenie go w ten mechanizm certyfikacji, więc na pewno w tym zakresie zmiany będą. I drugi taki kierunek zmian najczęstszy to są zgody, znaczy wymóg. Czyli ten drugi element, na który mocno zwracano uwagę. Na który jest bardzo mocno zwracano uwagę. Tak, to jest, tylko że głównie przez obywateli, czy ja rozumiem, że przez rodziców i przez organizacje pozarządowe. Okay. To jest decyzja ministra cyfryzacji o obniżeniu wieku dziecka z wieku lat 16 do lat 13, kiedy przetwarzanie danych osobowych w sieci będzie wymagało zgody rodzica. To jest rzeczywiście regulacja dla polskiego biznesu rewolucyjna, dlatego, bo wymaga zmiany infrastruktury prawie wszystkich serwisów internetowych, nie wiem, księgarni z książkami. To nie chodzi tylko o serwisy dedykowane wprost dzieciom, jak z filmami, serialami, grami komputerowymi, ale również na przykład księgarnie, tam gdzie no, dziecko może sobie kupić książkę i zakłada konto. Dzisiaj nie przewidują one odbierania zgody rodzica. Będą musiały przewidywać taki mechanizm. Unia Europejska uprawniła państwa członkowskie do obniżenia maksymalnej granicy wieku z lat 16 do lat 13. I to zrobiliśmy dlatego, bo większość państw tak zrobiła, a internet nie ma granic. Jeżeli byśmy mieli w Niemczech wiek 16, w Austrii lat 14, a w Polsce lat 13, to czy na odwrót, to wtedy ten internet, te serwisy w jakiś z państw byłby niezgodny z prawem, bo przecież one działają wszędzie. No tak. Więc rzeczywiście większość państw podąża w kierunku obniżenia wieku do lat 13. I unifikacji tej zasady. Poza tym w Polsce kodeks cywilny, ograniczona zdolność do czynności prawnych, to jest lat 13. Mhm. I teraz to prowadzi do sytuacji, w której ktoś może kupić książkę, bo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale żeby przekazać swoje dane osobowe, to musi uzyskać zgodę rodzica, no to jest ograniczenie mu zdolności do czynności prawnych.
wynikającej właśnie z kodeksu cywilnego. Więc stąd my się rzeczywiście o ten krok cofnęliśmy, obniżyliśmy i tutaj na etapie przynajmniej stanowiska ministra cyfryzacji, ponieważ oczywiście projekt to jest też wypadkowa stanowiska wszystkich resortów i Rady Ministrów i finalnie decyzję podejmuje Rada Ministrów. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko ministra cyfryzacji, to raczej będziemy optowali za tym wiekiem lat 13. Okej, wspomniał pan o Unii Europejskiej. Ja myślę, że warto też słuchaczom jeszcze raz, bo kilka razy już mówiliśmy o tym projekcie tego całego pakietu przepisów o ochronie danych osobowych, który szykuje Ministerstwo Cyfryzacji, że to nie jest pomysł naszego rządu, to jest dyrektywa, to jest rozporządzenie unijne, to absolutnie nie jest pomysł polskiego rządu. Sama reforma ochrony danych osobowych znajduje swoje źródło w Unii Europejskiej i my jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia reformy do maja 2018 roku. Aha. I również zmiana przepisów sektorowych nie jest wymysłem ministra cyfryzacji, tylko rzeczywiście implementacją prawa Unii Europejskiej. Oczywiście mamy obszary, takie jak na przykład biometria, w których minister cyfryzacji podjął decyzję wypowiedzenia się po raz pierwszy polskiej legislacji. Tego robić nie musieliśmy, ale to są absolutnie fragmentaryczne obszary. Zasadą jest wdrożenie prawa Unii Europejskiej. Ja tylko chciałem nadmienić na marginesie, że do studia wszedł Marek Wołos z Izby Domów Maklerskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A my kontynuujemy temat przepisów, o nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Czy Maciej Bittner, przysłuchując się naszej rozmowie z doktorem Kaweckim... Dużo się dowiedziałem. Dużo się pan dowiedział, ale czy ma pan jakieś uwagi do tego projektu? Znaczy, ja zastrzeżenia? Tak przeglądałem kilka takich uwag, które się przebiły do mediów. No na przykład... Były takie dwie uwagi z obecnego głównego inspektoratu danych osobowych. No pierwsza, że, więc może pan doktor by odpowiedział na to, że pierwsza, że w dotychczasowych przepisach jest jednak większa niezależność tego urzędu, a w obecnych będzie możliwość zmiany zastępców szefa przez premiera, czyli no jednak będzie to bliższe temu ośrodkowi dyspozycji politycznych. I obawa tak, jest, że to nie będzie tak niezależny urząd. Czy to słuszna obawa, panie doktorze? Znaczy absolutnie nie. Rzeczywiście te stanowiska, o nich jest rzeczywiście więcej z GIODO, mniej jest ze środowisk. Prawie w ogóle nie ma ze środowisk, bo to jest jakby no, główny ośrodek interesariuszy, to jest organ nadzorczy. My wprowadzamy organ, rzeczywiście tworzymy nowy organ, który jest organem nieodwołalnym, organem kadencyjnym, organem posiadającym immunitet formalny, wybieranym przez Sejm, samemu nadającym sobie statut i wreszcie, bo dzisiaj tego nie ma, dzisiaj nadaje mu prezydent. Więc w tym zakresie pozycja, mało tego, idziemy nawet krok w tył, to znaczy prawo Unii Europejskiej zezwala państwom członkowskim na to, żeby jako jedną z kryteriów odwołania organu przewidzieć rażące naruszenie prawa. My zrezygnowaliśmy z takiego wskazania przesłanki, dlatego, bo w Polsce rażącym naruszeniem prawa jest przewlekłość postępowania, czyli każdorazowa przewlekłość, w której każdy organ jest kiedyś, byłaby możliwością do odwołania organu przez Sejm. W związku z tym tutaj nie wprowadzamy żadnych zmian. Jedyny rzeczywiście obszar zmian ustrojowych, które wprowadzamy w projekcie, to jest procedura wyboru zastępców organu, która ma być skonstruowana w taki sposób, że zastępców powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministrów, ponieważ organ nadzorczy ma sprawować nadzór nad policją, czyli przetwarzaniem danych przez służby i resztą kraju, to na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra cyfryzacji. Ja państwu wytłumaczę, jakie jest źródło tej regulacji, które nie ma absolutnie nic wspólnego z ograniczeniem niezależności organu, bo organ jest niezależny i to on podejmuje finalnie decyzję, w jakim kierunku podejmie decyzję. My dzisiaj otrzymujemy ogromną ilość stanowisk krytycznych co do funkcjonowania organu nadzorczego. Nawet wczoraj byłem, czy przedwczoraj byłem w radiu, łączyliśmy się zdalnie z Radiem z Bydgoszczy, przez godzinę łączyliśmy się ze słuchaczami, tam było 15 telefonów, wszystkie 15 telefonów dotyczyły skarg na funkcjonowanie dzisiejszego organu. Okay. W związku z tym my poszukujemy w tej instytucji źródła, znaczy nadzieję na to, że dopuścimy do organu pewien pluralizm poglądów, czyli organ dostanie, ponieważ tam jest tam oczywiście również tymi zastępcami mogą być eksperci, więc organ dostanie zaplecze ludzi reprezentujących absolutnie różne środowiska, czyli środowisko policyjne, środowisko eksperckie, naukowe, środowisko ministra cyfryzacji, czyli to takie jakby digitalizacji, natomiast sam podejmie decyzję, w jakim kierunku taka decyzja powinna zmierzać, bo on jest organem niezależnym i nieodwołalnym. To po pierwsze.
A po drugie... To będą zastępcy czy doradcy? To będą zastępcy. Maciej Wittner. To będą zastępcy. To przedstawił, jakby to byli doradcy. Natomiast doradcy to jest zupełnie inna instytucja, to znaczy powołujemy coś, czego dzisiaj nie ma, czyli Radę do Spraw Ochrony Danych Osobowych, która ma być przylepiona do organu nadzorczego. I tutaj rzeczywiście członków Rady ma powoływać sobie organ sam. To będzie organ doradczy opiniujący? To będzie organ doradczy opiniujący. Tutaj członków ma powoływać sobie organ sam, natomiast kandydatów może przedstawiać Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacje społeczne, izby gospodarcze. I to jest organ doradczy. Tutaj mówimy jakby o zastępcach organu. Właśnie, no bo ja pytałem o tej zasadzie, bo pan powiedział na początku, że ponieważ urząd będzie nadzorował przetwarzanie danych między innymi przez policję, no to ci zastępcy, oni jakby mają, muszą być z rządu, ponieważ rząd odpowiada za policję. No i to jest jakby moja obawa. I drugi obszar, to jest obszar i drugi obszar, do tego chciałem przejść. A drugie uzasadnienie to jest takie, że organ nadzorczy dzisiaj nie uzyskuje dostępu, nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru na przetwarzaniem danych osobowych przez służby, przez ABW, przez CBA, przez biura śledcze, nie tylko przez policję. Nie ma takich uprawnień. Dostaje bardzo władczy instrument do ręki. Dostaje możliwość wglądu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez państwo, którego dzisiaj nie ma. My nie byliśmy uprawnieni, zobowiązani do wprowadzenia takiego mechanizmu. My mogliśmy ustanowić inny organ nadzorczy, bo do tego nas uprawnia prawo Unii Europejskiej, bądź podjąć decyzję o ustanowieniu tego samego organu. Ze względów ekonomicznych, koszty związane z funkcjonowaniem drugiego organu w państwie, no takiego rozwiązania nie zdecydowaliśmy się. Natomiast rzeczywiście minister spraw wewnętrznych i administracji wyraził chociaż wolę dostarczenia do organu zaplecza eksperckiego. Dlatego, bo tutaj nie chodzi tylko o jednego zastępcę, ale również o ludzi, którzy przyjdą razem z tym zastępcą, bo musimy wiedzieć, w jakiej my dzisiaj sytuacji żyjemy. My funkcjonujemy w przestrzeni, w której zwiększyliśmy budżet. Komisja Sejmowa dwa dni temu przyjęła pozytywnie projekt budżetu dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dwukrotnie zwiększony, czyli z 23 milionów na około 50 milionów złotych. To jest ogrom. Za tym ma i zwiększenie podwójne kadry wewnętrznej, natomiast ci ludzie muszą być wyszkoleni. Ludzie muszą pochodzić z pewnego zaplecza, którego Generalny Inspektor w tym momencie nie ma w zakresie przetwarzania danych osobowych przez szeroko rozumiane służby. W związku z tym to jest jakby kierunek. My patrzymy na to rozwiązanie w kategoriach eksperckich, a nie w kategoriach ograniczenia niezależności, ponieważ organem nie są zastępcy, tylko organem jest piastun, który jest organem absolutnie niezależnym, tak? Nieodwołalnym, kadencyjnym, posiadającym wszystkie możliwe immunitety, w zakresie jeszcze szerszym niż dzisiaj zresztą, posiadającym niezależność budżetową, taką samą jak dzisiaj, nienależącym do służby cywilnej. Przewidujemy wprost w przepisach prawnych przepis, który mówi, że organ podlega tylko ustawie, więc nie jest organem administracji rządowej. Natomiast też jakby trzeba zwracać uwagę na jedną rzecz, to już na samo zakończenie, że my w Polsce do tej pory nie mieliśmy i pewnie nie będziemy mieli organu, który ze względu na swoje władztwo jest silniejszy. Bo jeżeli mamy UKE, mamy UOKiK, mamy URE, to oni też są uprawnieni do nakładania ogromnych kar. Kilka na przykład. Organów, one również są uprawnieni do nakładania ogromnych kar. Tylko, że żaden z tych organów nie jest uprawniony do karania każdego obszaru działania państwa i każdego przedsiębiorcy. A tutaj rzeczywiście Unia Europejska i w konsekwencji my tworzy organ, który będzie uprawniony do nakładania kar 20 milionów euro bądź 4% światowego obrotu. To bardzo dużo. Jednocześnie działając w każdym możliwym obszarze, bo on może ukarać i bank, i sklep na osiedlu w dzielnicy Ochota, i spółdzielnię mieszkaniową, i urząd marszałkowski, i każdy organ jakby w państwie. Tak? Rozumiem, że z tego powodu... Staraliśmy się naprawdę, te przepisy ustrojowe są mocno przemyślane, przekonsultowane, również z Radą Ekspertów przy Ministerstwie Cyfryzacji. Naprawdę staraliśmy się wybrać takie rozwiązania, które z jednej strony zapewniają organom niezależność, ale z drugiej strony dają mu gwarancję pewnego funkcjonowania w jakiejś przestrzeni, dopływ tej świeżej krwi do organu i wymiany poglądów. Natomiast rozumiem, pewnie będzie... Panie doktorze, musimy kończyć, bo za chwilę przerwa, ale rozumiem, że te wszystkie aspekty, które pan wymienił, powodują, że naprawdę pracujecie pod dużą presją. Pracujemy pod bardzo dużą presją. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze wszystkich możliwych środowisk. Maciej Wittner w studiu, Marek Wołos i kolejny temat.
Kilkunastu przedstawicieli polskich startupów rozmawia w Finlandii ze swoimi miejscowymi odpowiednikami. Polskich innowatorów zabrał prezydent Andrzej Duda, który składa wizytę w Helsinkach. Z kolei w Polsce otworzono dziś miejsce, w którym młodzi przedsiębiorcy mogą wymieniać się doświadczeniami. Finlandia uchodzi za jeden z najbardziej innowacyjnych krajów w Europie. Czy tak samo może być z Polską? To tak w odniesieniu trochę do tego, co mówił dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. To czy ustawa ułatwi, tak? Życie startupom, trzeba powiedzieć, jeszcze wracając do tego, że ta ustawa to jest rzeczywiście taki bardzo duży krok milowy i na przykład Izba Domów Maklerskich do tej pory dwie albo już trzy nawet takie bardzo kilkudniowe nawet szkolenia przeprowadzała i za każdym razem cieszyło się to dużym zainteresowaniem, dlatego że dla branży finansowej od branży maklerskiej aż po bankową to akurat ta ustawa jest w niektórych obszarach wręcz rewolucyjna. Natomiast przechodzą tutaj do sedna i do powiązania może tych dwóch tematów, to trzeba jakby wiedzieć, że no rzeczywiście niektóre startupy, które na naszym rynku się znajdują i rozwijają, to są właśnie startupy związane z tą technologią tak zwanych big data, tak, czyli dużych baz danych, na których się pracuje i tam niewątpliwie tych danych osobowych, jeśli nie takich wprost, to czasami jakichś może mniej, bardziej pośrednich, znajduje się bardzo, bardzo dużo, więc to tym bardziej powinny te firmy startupowe na to uważać. A zastanawiałem się, dlaczego właśnie akurat jakby Finlandię postrzega się na poziomie Europy. No właśnie, jeszcze ja na chwilę wejdę w słowo, bo jakby zacytowałem fragment depeszy Polskiej Agencji Prasowej z wczoraj i tak jest... Trochę mnie zafrapowało, szczerze mówiąc, to ostatnie zdanie. Finlandia uchodzi za jeden z najbardziej innowacyjnych krajów w Europie. Czy tak samo może być z Polską? A czy to nie jest tak, że my już jesteśmy w zasadzie jednym z najbardziej innowacyjnych krajów? Finlandia to historycznie raczej kraj, który uchodził za ten bardzo innowacyjny, a zaczęło się to od telefonów komórkowych. Przez sławnej Nokii. No tak. Właśnie, no ale teraz już... jako takiej Nokii nie ma, może na bazie jej coś powstanie. Ja bym tak nie powiedział, że to tak się zaczęło od Nokii, no to jednak był pewien ekosystem, który oni wytworzyli, który wedle mojej wiedzy jednak w znacznym stopniu działa. No on nie, powiedzmy, Nokia była jakimś takim spektakularnym sukcesem, o którym usłyszał cały świat i to... Ale teraz słyszymy coraz mniej o tych fińskich nowych technologiach, prawda? To raczej przeniosło się wszystko do liny krzemowej, do Stanów Zjednoczonych i tam tych startupów jest w Polsce, co się ocenia na góra może 3000 startupów, które w ciągu roku w jakiś sposób powstaną i rozwijają się w Stanach Zjednoczonych. Jest to pewnie 10 albo 100 razy więcej. Tam, a ja z kolei patrzę na nasz sektor gier, producentów gier wideo komputerowych, który się jakby rozwija w błyskawicznym tempie, tak, i jesteśmy absolutnie w topie światowym, tak, jeśli chodzi o możemy w ogóle wrócić jakby do tego, czym jest innowacja, sensie powiedzmy implementacji innowacji, z czego wyrazem jest tempo wzrostu gospodarczego, wzrostu produktywności, no to Polska jest na czele w Unii Europejskiej. Tak, finansowe. Natomiast bankach, jeżeli mówimy o takich innowacjach na tej granicy technologicznej, coś, co jest innowacją tak naprawdę na skalę światową, no to oczywiście my mamy pewne takie wyspy, ale nie możemy się uważać za jakiegoś lidera innowacji ogóle. Powiedzmy te przykłady, które pan wymienił, bardzo cieszył. Ale tu mamy ambicje, żeby może nie być drugą doliną krzemową, ale przynajmniej porównywać się z tymi liderami europejskimi i do niedawna, poczekamy, zobaczymy. No tam gospodarka Finlandii miała swoje kłopoty, też związane może z upadkiem tej części Nokii, która się zajmowała telefonami komórkowymi. Natomiast ja zwracam uwagę, że oni wytworzyli działający, moim zdaniem do tej pory, bardzo inteligentny system wsparcia startupów czy innowacji przez państwo, poprzez niewielkie fundusze, które dość swobodnie mogły być alokowane i z bardzo długą perspektywą działania. Okay. Nie tak, żeby wydać ogromne pieniądze, żeby
uzależnić przedsiębiorców od pomocy państwa, nie po to, żeby na szeroką skalę implementować coś, tylko bardziej wspierać takie pomysły, które zdaniem ekspertów z tej fundacji ufundowanej przez państwo, ale jednak zarządzanej i jakby animowanej przez ludzi z branż technologicznych, mogą rokować nie za rok, dwa, tylko w horyzoncie 10-15 lat. I takie długofalowe podejście z swobodnie dość wydawanymi, ale niewielkimi środkami przyniosło ostatecznie ten sukces w telekomunikacji, który okazał się nietrwały w perspektywie dekad, ale to też miało jakieś swoje już przygodne powody. To, że powiedzmy to o historii upadku Nokii, to moglibyśmy tutaj pewnie długo rozmawiać. Natomiast sam ten mechanizm działa i ja spodziewałbym się, że on przyniesie kolejny efekt. Okej. No dobrze. Panowie, to z tego, ponieważ dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji już się z nami pożegnał, to już możemy zamknąć te tematy cyfrowo-innowacyjne, startupowe i przejdźmy do twardej ekonomii, do twardych finansów. Wygląda na to, że pierwsza podwyżka stóp jest coraz bliżej, powiedział Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Jego zdaniem może to być kwestia nawet 9 miesięcy, czyli okolic połowy przyszłego roku. Czytamy w Pulsie Biznesu, czy panowie podzielają ten pogląd. Bo ja tak się... Ja podzielam pogląd, że ta podwyżka jest potrzebna. Że jest potrzebna, tak. A czy może to może nie pogląd, tylko hipotezę, że nastąpi, tak, bo z drugiej strony, patrząc na zachowania profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który od samego początku, jak tylko wszedł do Narodowego Banku Polskiego i zajął fotel prezesa, mówi, że jego w tej chwili stopy procentowe tak naprawdę nie interesują. On jest konserwatywny, utrzymuje je na stałym poziomie, natomiast w tej chwili dla niego kluczem jest sprawa nadzoru finansowego i jakby... Profesor Glapiński, muszę powiedzieć, że rozwijania się w ten sposób. Wydaje się być rzeczywiście tą osobą, która tutaj przesądza, ale jest w mniejszości, bo jednak większość członków Rady Polityki Pieniężnej już wypowiada się na temat podwyżek. Do tego te wszystkie twarde dane, tak, od wzrostu inflacji przez wzrost płac, który też będzie tą inflację pobudzał, wskaźnik przyszłej inflacji, czy dalej wskaźnik cen tych bazowych, już jakby odsezonowionych o pewnego rodzaju takie elementy, to wszystko wpływa na to, że te stopy powinny w Polsce powoli iść do góry. Zresztą taka, jak jest tendencja i w Europie, i to, co się dzieje od 2 lat w Stanach Zjednoczonych. A one w rzeczywistości pewnie nie pójdą, przynajmniej jeszcze przez te 9 miesięcy, może 12, bo jest zdecydowany właśnie mocny sprzeciw profesora Glapińskiego. I o ile... Jak popatrzymy sobie na notowania rynkowe różnego rodzaju przyszłych cen instrumentów finansowych, to i widzimy, że te krótkie, dość krótkoterminowe instrumenty i długoterminowe, takie zachowanie jak podwyżki stóp procentowych za rok o 25, za 9 miesięcy o 25 punktów bazowych, za rok o nawet 50 punktów bazowych, one na to wskazują. Rynek jakby też to w pewnego rodzaju stopniu, powiedzmy, że dyskontuje, wyprzedza. Dlatego między innymi złoty, myślę, że zachowuje się dość stabilnie. Reaguje złoty, powiedzmy, na doniesienia właśnie z gospodarki, z tych różnego rodzaju obszarów, które pokazują presję cenową. I dopiero w momencie, kiedy tutaj profesor Glapiński zmieni w jakiś istotny sposób swoje zdanie, wtedy powiedzmy, że cała przewaga, cała szala rynku przechyli się w tą stronę podwyżek. Teraz on ma tak silny głos, że pomimo, że właśnie są wspomniane te mocne dane, to jednak powiedzmy od strony takiej czysto analitycznej szanse na te podwyżki są... Niewielkie. Nie za duże. Powiedział Marek Wołos, a pytanie do Macieja Bittnera jest takie. Profesor Adam Glapiński to jest niezwykle wytrawny ekonomista, tak, gracz. Z czego wynika jego ten taki bardzo, co zresztą sam po,
podkreśla w swoich wypowiedziach, że jest konserwatywny, że będzie pilnował, żeby te stopy się utrzymywały na stałym poziomie. Dlaczego? Nie wiem, czy nie sądzę, że to jest taki upór maniaka, który się po prostu... No to pytanie, o jakich stopach mówimy? No bo stopa realna w Polsce, jeżeli inflacja przekroczy, a już właściwie tak jest, przekroczy stopę referencyjną, no to realne stopy będą ujemne. No tak. I jeżeli inflacja będzie dalej rosła, no to realne stopy będą dalej spadały, więc no to one no nie będą na tym samym poziomie. Na to akurat profesor Glapiński nie ma wpływu, no, tak? Ale... No ma, właśnie ma, dlatego że jak wzrosną stopy, to i inflacja przestanie tak rosnąć. Okej. Jakby ten konserwatyzm, ja go rozumiem, że no to już poprzedni prezesowie NBP się też w ten sposób wypowiadali, że chcieliby, żeby ta realna stopa była w miarę stabilna i to generalnie wszyscy czegoś takiego chcieli. To nie jest jakiś taki pogląd w mniejszości, tak, kontrowersyjny. No natomiast no, nie da się tego zrobić, trzymając stopy na stałym poziomie, jeśli inflacja rośnie. No a i mamy do czynienia ze wzrostem inflacji, dlatego oczywiście można poczekać, można obserwować to jeszcze, ale jeżeli te dane kolejne miesiące potwierdzą, że ta tendencja jest tak wyraźna, jak się wyraźną wydaje teraz, no to nie będzie wyboru, trzeba te stopy będzie podnieść właśnie w imię tego konserwatyzmu, no bo też wydaje mi się, że taki konserwatyzm monetarny, no to też jest taka niechęć, większa niechęć w stosunku do inflacji niż deflacji. To jestem ciekaw, kiedy profesor Glapiński przekona się do tej zmiany, być może przekona do tego takie ciało, nie wiem, czy panowie wiecie, że w Szkole Głównej Handlowej, z której wykładał profesor Glapiński i wywodzi się, działa takie ciało, które się nazywa Rada, chyba Akademicka Rada Polityki Pieniężnej, czy Studencka Rada Polityki Pieniężnej, to jest, są studenci ze Szkoły Głównej Handlowej, którzy tworzą taki, no, powiedzmy, bardzo wczesny gabinet cieni i oni też uchwalają swoje stopy, więc może oni obniżą i rzecz podniosą i wtedy profesor Glapiński się tym zasugeruje. Dobrze, panowie, i teraz temat wydawałoby się mało istotny z punktu widzenia gospodarki nie tylko polskiej, ale moim zdaniem dosyć ważki. Ja już kilka audycji rządy pieniądza poświęciłem temu tematowi. Wtedy koncentrowaliśmy się na maśle, ale okazuje się, że nie tylko masło, bo do drogiego masła dołączył kolejny produkt spożywczy, jaja. Jak wyliczają eksperci, ich ceny w Polsce są średnio o 23% wyższe niż przed rokiem. To efekt afery z niedozwolonymi dodatkami do paszkur, które odbijają się na podaży jaj, a tym samym na ich cenach. Te są najwyższe od 2012 roku, tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Ja tylko przypomnę, że chodzi o aferę w Holandii, w Belgii i zdaje się jeszcze w Niemczech. Chodziło o pasze, jakieś niedozwolone związki chemiczne w tych paszach. Zdaje się, że we wtorek chyba mieliśmy taki duży wykład tutaj w studiu na temat cen masła i konstatacja była taka, że w 2010 roku bardzo podobna sytuacja była właśnie z cenami jaj, gdzie one poszybowały bardzo wysoko i jakby już tak skracając tę całą opowieść, no zakończyliśmy, wyprowadziliśmy skąd się biorą podwyżki ceny masła, ale na koniec padła taka oto taki wniosek, że po tych podwyżkach ceny jaj no doszło do wiosny ludów w krajach arabskich, bo to generalnie przełożyło się tak naprawdę na ceny żywności na rynku globalnym i gdzieś tam ludziom brakowało pieniędzy nawet na jajko i stąd się wziął taki duży bunt społeczny. Zresztą znamy to też z własnego podwórka, no, tam lata 80. Tak? Bardziej ceny płodów rolnych. No też, ale to generalnie jaj, jakby zaczęło się wtedy podobno od jaj. Tak? Ja nie jestem analitykiem rynku rolnego, ale no, zauważam, że po maśle pojawiły się jajka, a jeszcze w międzyczasie w poniedziałek pamiętam informację o tym, że ceny miodu dramatycznie wzrosły u nas. Czy to nie jest już jakiś system naczyń połączonych, który może wskazywać na jakąś tendencję, która się przełoży nie tylko na rynek rolny? Ceny żywności rosną od przynajmniej wiosny. Rosną ceny najpierw warzyw, później owoców, więc jest to taka tendencja
związana, nie ma co tutaj ukrywać, na przykład z troszeczkę mniejszą podażą, jeśli chodziło o owoce, a jeśli chodzi o wspomniane jaja, no to tutaj rządzi też prawo popytu i podaży, czyli większy popyt na rynkach zachodnich na nasze jaja, które są prawdopodobnie wolne od tego rodzaju złych dodatków w paszach. I myślę, że dla tej branży, która, no, branża właśnie drobiarska, gdzie w Polsce produkcja drobiu, nie tylko jaj, które też od drobiu pochodzą, jest no, na światowym poziomie, tak, na największym poziomie w Europie, przez to, że ma się całkiem dobrze, firmy się do tej pory rozwijały, miały stosunkowo niewielkie marże, ale jakby efektem skali wszystko było nadrobione dzięki tam między innymi funduszom i pieniądzom zewnętrznym, które się pojawiły, ale dzięki też pewnej takiej sprawności i umiejętności tych przedsiębiorców, tak możemy powiedzieć, którzy potrafili wszystkie te aspekty wykorzystać. Teraz pojawiła się właśnie lekki wzrost tak naprawdę tych cen, a może on bardziej jest wywołany taką, to nie jest jeszcze panika, bo jeśli popatrzymy na może ceny, nie panika, ale może rzeczywiście jakieś, to jest dosłownie kilka groszy i to są jakieś wartości kilkuprocentowe, aczkolwiek trzeba się zgodzić z tym, co pan redaktor powiedział, że jest to pewnego rodzaju tendencja. No, tendencja jest też taka, że innego rodzaju ceny rosną ceny pasz, rosną ceny właśnie zbóż, rosną ceny tych dodatków. Dlatego